Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zakończyła się właśnie 50. już można nazwać jubileuszowa sesja Rady Miejskiej tej kadencji. Jest to jednak 50, jest to sporo tych dni, kiedy Rada pochyla się nad problemami miasta, mieszkańców. Dzisiaj właśnie 21 października odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej Tomasza Mazowieckiego obecnej kadencji. Sesja początkowo, kiedy tydzień temu wysyłany był projekt dzisiejszej sesji z punktami, zawierała de facto 18 punktów. I tylko i wyłącznie ze względu na to, że zaszła pilna konieczność ze strony w zasadzie jednej radnej, która była wspierana przez innych i parafię na ulicy Niskiej z prośbą o to, aby część ulicy Miłej, to chciałem Państwu przypomnieć, to jest tam, gdzie kościół na Niskiej i należące przy tym kościele dom parafialny i tam trzy praktycznie posesje, gdzie ta ulica Miła składała się z dwóch takich łączników niełączących się ze sobą. Jeden praktycznie jest na wprost ulicy Pięknej, a drugi tutaj troszkę przy samym kościele. I w związku z tym, że w tym roku kalendarzowym przypada 40. rocznica powstania nie parafii, a w zasadzie tej braci, która tam mieszka i pracuje dla dobra mieszkańców i ulicy Niskiej, w zasadzie dzielnicy przy ulicy wokół tego kościoła, która jest, poprosili o zmianę tej ulicy i powiązanie właśnie z świętego Filipa Neri. I został przygotowany odpowiednio już od miesiąca maja, w zasadzie ta praca nad tym trwała, a mianowicie wpłynął wniosek pani radnej o to, aby takowy wniosek o zmianie nazwy ulicy przygotować. Następnie trzeba było wystąpić do instytucji o uporządkowanie dokumentacji. Następnie w związku z tym, że Rada Miejska jakiś czas temu przyjęliśmy takie stanowisko, że wszystkie takie nazwy ulic, zmiany ulic, czy też rond będziemy najpierw konsultować w szerokim gronie wszystkich radnych, następnie na komisjach stałych i dopiero w chwili, kiedy dochodzi do przyjmowania uchwały na sesji, my jasno, klarownie wszyscy wiemy, z czym mamy do czynienia, z jaką nazwą. Po prostu udaje nam się pozyskać wszelkiego rodzaju informacji, jakikolwiek radny na ten temat posiada i wiemy klarownie, jak trzeba później już przyjąć postawę i w głosowaniu. Oczywiście taki wniosek był koniecznością, aby wprowadzić go do porządku obrad. Była konieczna zgoda całej, może nie całej Rady, ale minimum ustawowego, czyli Rada 23 radnych jest, więc po to, żeby bezwzględna większość była, musi być minimum 12 głosów za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad. I praktycznie wszyscy obecni na sali radni wyrazili taką wolę, taką zgodę, aby ten punkt wprowadzić do obrad. Oczywiście po wszystkich wcześniej przygotowanych do porządkowa sesji został ten punkt przygotowany w punkcie, jak dobrze pamiętam, 12. Szanowni Państwo, następnie przeszliśmy też do ważnej rzeczy debaty dzisiejszej sesji Rady, a mianowicie uhonorowania jednej z mieszkanek naszego miasta Tomaszowa tytułem zasłużony dla naszego miasta Tomaszowa. Wniosek o taką dekorację, o takie, jak to się mówi, wyróżnienie, pan prezydent miasta, pan Marcin Witko, złożył w lutym 2020 roku. Tak, nie pomyliłem się, w lutym 2020 roku, ponad rok temu. I takie wnioski, zgodnie ze statutem miasta, wpływają do 30 marca każdego roku. I w skali roku jest statut dopuszcza uhonorować dwie osoby takim tytułem zasłużonym dla miasta Tomaszowa. Zeszły rok był takim rokiem wyjątkowym, jak Państwo pamiętacie, bo pandemia, która rozszerzała się, nie dawała nam możliwości nawet spotkania się kapituły w trybie normalnym po to, żeby wyłonić ze swojego składu przewodniczącego i żeby obradować, bo to jest kilka osób, gdzie zalecenia epidemiczne zakazywały takich się zgromadzeń po tych kilka osób. W związku z powyższym to troszeczkę trwało. Postanowiliśmy, że w tym roku razem, jeżeli wpłynie jakiś wniosek do końca marca, to razem go po prostu podejdziemy do rozpatrzenia tego wniosku jako kapituła. Jednakże w tym roku nie wpłynął żaden wniosek, więc zostało zwołane spotkanie kapituły, na którym został wyłączony przewodniczący w mojej osobie.
i dosyć sporo materiałów dotyczyło biografii i zasług dla naszego miasta, dla pani Katarzyny Łaskiej. Radni otrzymali taką, może nie decyzję, nie otrzymali czegoś nadzwyczajnego, tylko mieli możliwość przez następny prawie miesiąc zapoznania się z tą biografią, z tą historią i w swoich środowiskach rozeznania się, czy osoba, o której mówimy, którą mamy zamiar uhonorować tym zasłużonym dla miasta Tomasza, jest osobą taką, którą możemy taki wizerunek, taką pamiątkę przekazać po prostu, statuetkę. I praktycznie spotkaliśmy się po miesiącu przerwy. Radni zasięgnęli informacji szerzej w swoich środowiskach i nie widzieli przeciwwskazań, aby panią Katarzynę Łaską uhonorować takim tytułem. Chciałem przypomnieć tylko, że dzisiejsza sesja i podjęta uchwała w tej sprawie jest to początkiem u takiej osoby wyróżnienia, ponieważ dalsza część etapów wyróżnienia, wręczenia statuetki, ma tryb bardziej taki świąteczny. To znaczy, traktujemy wtedy albo na najbliższej sesji, albo na każdej innej sesji. Zapraszamy osobę i w pierwszej części organizujemy właśnie taki nadzwyczajny sposób uhonorowania osoby zasłużonej czy zasłużonego. W tym przypadku mamy troszkę, nie to, że gorszą formę, ale dlatego, że pani Katarzyna Łaska i dosyć dzisiaj działającą w różnego rodzaju takich instytucjach i w Warszawie, i nie tylko, dotyczących takich imprez sportowych, przepraszam, sportowych, kulturalnych. Więc będziemy chcieli dopasować termin wręczenia i statuetki i uhonorowania do jej jakiegoś wolnego czasu. Być może, jeżeli to nie uda się nawet na sesji takiej w części uroczystej, oczywiście przekazać jej statuetki i uhonorowania, to będziemy spróbujemy zorganizować osobno takie spotkanie i taką część bardziej uroczystą, taką po prostu, na którą zaprosimy, udekorujemy i wtedy oczywiście Państwo jako media też będziecie zaproszeni i mieszkańcy naszego miasta będziecie też mogli możliwość się szerzej zapoznać, co to jest ta pani. Dzisiaj czasem występuje ta pani, twoja twarz brzmi znajomo, gdzie wielokrotnie zmienia swoje wyglądy na różnych aktorów, czy piosenkarzy, czy osoby, które tam uda się jej wylosować. I czasami, jak ja jakiś czas temu spoglądałem, kiedy musiała się przebrać za mężczyznę, praktycznie gdybym nie wiedział wcześniej, że to jest nasza tomaszowianka, pani Katarzyna Łaska, pewnie bym nie wiedział, że to ona jest, na pewno bym nie poznał, państwo pewnie też. Ale wracając do meritum rzeczy. Szanowni Państwo, oczywiście po tych wcześniejszych, kiedy była dyskusja już na komisjach na temat tej zasłużonej, na sesji już tylko była praktycznie formalność. Radni, wszyscy obecni wyrazili zgodę na uhonorowanie tej osoby, czyli pani Katarzyny Łaskiej, statuetką zasłużoną dla naszego miasta Tomasza Mazowieckiego. W następnym etapie, szanowni państwo, mamy zawsze praktycznie przy każdej sesji zwołanym w trybie normalnym, czyli nie zdanym, tylko w trybie stacjonarnym. Zmiany w WPF-ie, nie tylko w WPF-ie, ale w budżecie na ten jeszcze rok, czy na ten rok 2021, wszelkiego rodzaju zmiany muszą być one odzwierciedlone w budżecie. Co za tym idzie, też zmiany w WPF-ie. Oczywiście tutaj radni dopytywali o pewne inwestycje, o pewne sprawy, żeby w tym budżecie na dalsze lata też zmienić. I w głosowaniu bardzo często radni opozycyjni się wstrzymują od głosu. W tym przypadku też tak było, ale niezależnie od tego uchwała uzyskała wymaganą liczbę głosów i zostaje wdrażana w życie. W następnym z dalszych punktów mieliśmy trochę taką sytuację dotyczącą zbycia z zasobów mienia komunalnego i z kolei zgody na zakup, a mianowicie mamy w okolicach Placu Kościuszki posesje należące też do miasta. Jest, jak sami wiemy, i takich posesji na terenie miasta należących, powiedzmy, w zasadzie do TBS-u, ale tak końcowo to do miasta, mamy w Tomaszowie dosyć dużo. Nie wszystkie one są w stanach takich, jakbyśmy chcieli, czyli piękne, odnowione, bo fizycznie zbyt dużo ich jest, żeby to się dało tak w jednej kadencji czy na dwóch to wszystko odnowić, zrobić. Systematycznie to jest przez zarząd spółki robione, wspomagane przez urząd, oczywiście przy pozyskaniu środków zewnętrznych, ale jest tego naprawdę dużo tych posesji. Jedną z tych posesji właśnie jest posesja przy ulicy Plac Kościuszki 24. Jest to budynek dosyć już
wypracowany przez wiele lat, niestety i dach, wszystko już uległy praktycznie samoczynnemu niszczeniu się po prostu, czy drzewo, które jest na dachu, tam już insekty wdają się w to drzewo i niszczą, próchnieje to drzewo i wymagać musi niestety to remontu. Są tam dwa mieszkanka na górnej części, oczywiście na dole są lokale użytkowe. W związku z powyższym, że koszt remontu przewidziany przez wydział, który tak wstępnie obliczył, sięga znacznie więcej niż naprawdę miasto nie chce wkładać takich dużych środków, a jest to około 1,5 miliona złotych po to, żeby wyremontować, a następnie próbować wynająć komuś za na dzień dzisiejszy, tam nie są duże sumy przy wynajęciu, więc musielibyśmy tak naprawdę czekać dużo lat po to, żeby ta inwestycja naprawdę się zwróciła za ten remont chociażby. Więc dlatego wydział przygotował projekt uchwały, żeby radni podjęli decyzję, czy chcą, żeby miasto pieniądze wkładało w remont tej jakże pięknej budowli w całym centrum miasta, ale jednocześnie budowli, która no, sporo miasto będzie kosztować, jeżeli dojdzie, że trzeba będzie wyremontować. Ona nie jest pod nadzorem konserwatora, więc o tyle tutaj te decyzje niektóre administracyjne pójdą szybciej, ale ja takie mam inne, takie troszkę inne uczucie, czy warto aż tyle pieniędzy włożyć w remont, czy nie lepiej sprzedać to prywatnemu właścicielowi, żeby odnowił ten budynek i doprowadził do należnego użytku i wykorzystywał, bo nie chciałbym też, aby ten budynek uległ, zmarnował się po prostu. Następnym z punktów, Szanowni Państwo, był punkt dotyczący nabycia do zasobów komunalnych, do zasobu miasta, działki przy ulicy Szerokiej. Szeroka to, jak pamiętam, jest tam to ulica, która biegnie od Warszawskiej w kierunku Orzeszkowej i o ile po jednej stronie mamy bloki, to po drugiej stronie takie mamy parkingi z placami wolnymi. Część tych terenów jest należących do miasta, ale część jeszcze nie była miejska. W związku z powyższym wydział z panem prezydentem podjęli decyzję, aby nabyć do zasobów miejskich ten teren po to, żeby łatwiej w tym terenie można było inwestować następnie, bo jeżeli mamy cały ten ciąg długi należący do miasta, wtedy łatwiej możemy chociażby nawet dla naszych mieszkańców, dla państwa budować bloki w tym terenie, tak jak teraz mamy oddane do użytku bloki przy ulicy Borek i Krzywej, piękne dwa bloki, gdzie za chwilę też będą następne nabory i dla mieszkańców i budowa następnych bloków, żeby to rozświetlić, rozweselić ten teren, który da się jeszcze i na terenach miejskich. I dlatego ten zakup, tam zgoda na zakup tego terenu jest jak najbardziej trafna, ponieważ to jest teren w bardzo atrakcyjnym miejscu. Radni tutaj nie mieli co do tego wątpliwości, również wyrazili taką swoją wolę i zagłosowali za tym, żeby zakupić, oczywiście po wyliczeniu przez biegłych sądowych odpowiednich kwot, zakupić zasobów miasta ten teren. Szanowni Państwo, tak krótko mówiąc, to są jedne z ważniejszych takich punktów, które omawialiśmy. Oczywiście była informacja dotycząca z wykonania budżetu jeszcze za pierwsze półrocze 2021 roku. Corocznie musi taka ocena być, najpierw poprzedzona kontrolami komisji rewizyjnej u pani skarbnik i nie tylko. Komisja później rewizyjna wykonuje protokół. Na podstawie tego protokołu i całego wykonania budżetu jest to kierowane do organu nadzoru, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która wydaje uchwałę, postanowienie, czy budżet został prawidłowo przez miasto, przez prezydenta zrealizowany, czy też nie. Oczywiście 1 października Państwo radni otrzymali w formie oczywiście elektronicznej, bo wcześniej dostaliśmy jako biuro rady i radni otrzymali w formie elektronicznej decyzję organu nadzoru o prawidłowym wykonaniu budżetu przez pana prezydenta i za tym idzie również decyzja i uchwała Rady Komisji Rewizyjnej i radni otrzymują to w formie informacji. Jest obecny pan prezydent, jest obecny zawsze przewodniczący komisji rewizyjnej po to, żeby radnym w niejasnych sytuacjach coś dopowiedzieć i tak, aby było zrozumiałe. Szanowni Państwo, to z grubsza tak Państwu przybliżyłem treść, merytorykę dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, która moim zdaniem dzisiaj, jako jedna z niewielu, poszła dosyć sprawnie, bo radni faktycznie przygotowali się, są bardzo dobrze do sesji, wiedzą o co pytają i na te wszystkie pytania
Mam nadzieję, że otrzymali odpowiedzi. Co prawda w sprawach różnych radni dopytują na tematy ogólne, wszystkie dotyczące całej naszej dzielnicy i bardzo dobrze się interesują, bo są przedstawicielami mieszkańców i wszystkie sprawy, wszystkie bolączki, które mieszkańców dotyczą, jak najbardziej nie powinny być pytane chociażby czy prezydenta, czy służb pana prezydenta. Jedno z takich między innymi dyskusji było, dotyczyło niedawnego spotkania pana prezydenta w dzielnicy na Górzyce z mieszkańcami, gdzie dotyczyło rozwoju tej części miasta, gdzie miasto, prezydent jest zainteresowany rozwojem, jednakże ze strony tam wspólnoty, która jest troszkę brak współpracy, chociaż pan radny, który z tego terenu dzisiaj jest, mówi, że delikatne zainteresowanie ze strony wspólnoty jest w tym, aby wyjść w kierunku miasta i zaproponować jakieś rozwiązanie takie, które by satysfakcjonowało obydwie oczywiście strony. Bo jak państwo wiecie, no miasto jest instytucją nieprywatną, tylko działającą na zasadzie pewnych przepisów i nie może, powiedzmy, inwestować w terenach nienależących do miasta. Mało tego, nawet wykupić gruntu nie może po cenie innej niż wykona to opinię biegły sąd. Biegły. Jeżeli biegły wycenił na jakąś sumę, miasto nie może zupełnie więcej zapłacić, może mniej, ale nie może więcej zapłacić niż biegły wykonał. To w tym przypadku dochodziło, że przedstawiciele tej wspólnoty oczekiwali znacznie większych środków za wykup. Mało tego, że na ogół się dzieje tak, że mieszkańcy, czy to ulicy, czy to dzielnicy, gdzieś nie chcąc, żeby miasto inwestowało, powiedzmy, w drogę, infrastrukturę, to przekazuje drogę za darmo miastu, po to, żeby miasto w następnym etapie mogło wykonać inwestycje. Tak jest, państwo zauważą, w dzielnicy Wiaderno, tam gdzie mieszkańcy z dwóch ulic przekazali drogę dla miasta, po to, żeby w następnych etapach miasto mogło projektować i budować ulice, no właśnie na zasadzie współpracy. I takowej współpracy oczekujemy praktycznie od mieszkańców i tutaj, po to, żebyśmy mogli no, miasto się rozwijać równorzędnie we wszystkich kierunkach miasta, ale no, nie możemy tylko sami rozmawiać ze sobą, tylko potrzebujemy do rozmowy drugiej jak to się mówi, części przedstawicieli. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu dzisiejszym, po tej radzie dzisiejszej pan radny dotrze do tych przedstawicieli tej wspólnoty i powie, że tutaj ze strony miasta, prezydenta jest wola rozmowy, tylko no, muszą jeszcze i państwo chcieć w tej rozmowie wziąć udział i doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy będą wszystkie strony zadowolone. Szanowni państwo, ja podziękuję państwu za wysłuchanie mnie. Oczywiście sesja była krótka, moja rozmowa długa, ale myślę, że warto, żebyście państwo coś wiedzieli o tym, co się dzieje w Radzie. Tym bardziej, że mamy to już, jak wspomniałem na początku, 50. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję państwu serdecznie.